Cześć! Widziałeś może tutaj jakieś zwierzęta? Strasznie się tu nudzę, tu nic nie ma. Jesteśmy tylko my. Nie widziałem tu żadnych zwierząt. To już tak tutaj jest, że jest tak dość mało ciekawie. To nie może być prawda, że w kosmosie nic nie ma. Tutaj coś musi być. Dobra, dzięki za pomoc. Nie ma sprawy, ale wiesz, raczej się rozczarujesz. Czasem w życiu tak jest, masz nadzieję, a nic z tego nie wychodzi. No ale dobra, jak tam sądzisz, pa! Słuchajcie, ja już się tu nudzę. Chcę mieć pieska albo jakieś zwierzątko. Cokolwiek, żeby się ruszało i żeby było moim przyjacielem. Miles, psy trzyma się w domu na ziemi. Tutaj nie ma psów. Psów może nie ma, ale ja chcę mieć jakieś zwierzątko. Mi się już tutaj nudzi. Miles, to jest kosmos, a nie Ziemia. Tutaj nie znajdziesz żadnych zwierząt. Nie znajdziesz i nie znajdziesz. Wy zawsze we mnie nie wierzycie. Dobra, trudno, poradzę sobie sam. Miles, tylko nic nie kombinuj. Proszę, żebyś był bezpieczny. Jeju, ty zawsze masz takie pomysły. Słyszysz mnie? Tak, tak. Nie rozmawiaj z obcymi, trzymaj się blisko domu, ble, 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 ble. Znam to wszystko dobrze, poradzę sobie. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że mówisz poważnie, bo będziesz miał karę. Masz się trzymać blisko nas. Zrozumiałeś? Tak, wiem. Mamy trzymać się razem. Spoko. No dobra, idę się przejść. Cześć. Ha, mam pomysł. Wsiądę i rozejrzę się po planecie. Tutaj musi być jakieś żywe zwierzę. Jadę i jadę i cały czas te same krajobrazy. A dalej nic? To jest niemożliwe, żeby cała planeta wyglądała tak samo. Coś mi tu nie gra. A może bym gdzieś poleciał? Dobra, latanie już jest niebezpieczne, ale muszę jakoś wrócić. Tylko jak? Nie pamiętam drogi. Tutaj jechałem w prawo, teraz w lewo, a może w prawo? Nie, prosto. Chyba prosto. Tędy przyjeżdżałam, ale tu wszystko wygląda tak samo. Coś znalazłem. Jakiś opuszczony dom. Tu jest jakaś jama. Może ktoś tu mieszka? Pusto. Pójdę się rozejrzeć dookoła. O, jakieś kamienne schodki i roślinki. Zobaczmy, co jest u góry. O, wow, w końcu coś się dzieje. W końcu jakaś przygoda. Zobaczymy, kto tam mieszka. O, ta drabina nie wygląda solidnie. Muszę uważać. O, muszę uważać, być bardzo... Oj, auć, moja noga. Chyba wszystko w porządku. Ojej, wiedziałem, że muszę uważać. Takie wyprawy są niebezpieczne. Jakby się dostać do tego domu? Cała drabina spadła. Nie dam rady jej zamontować. O, całe szczęście mi się nic nie stało. Cała drabina spadła. Mogłem się połamać. Muszę być bardziej ostrożny. Nie wiadomo od ilu lat ten domek tu stoi. Jakby wejść do góry? O, tu jest jakaś lina. Spróbuję się po niej wspiąć do góry. O, udało się. Tu już są jakieś schodki, jakaś drabinka. Tylko muszę teraz naprawdę uważać. To jest jedyna droga wejścia do góry. O, jeszcze jeden schodek. A, jestem. A, tu jest łóżko. Ktoś tu musi mieszkać. Albo mieszkał. To będzie moja tajemnica. Będę miał własny domek. Przecież tu nikt nie może mieszkać, skoro jest zepsuta drabina. Ale fajnie, będę miał swoją tajemnicę. Będę wiedział o tym tylko i wyłącznie ja. Jak fajnie leżeć we własnym domu. Udana misja. Tego mi właśnie było trzeba. Pewnej dozy niewiadomości i przygody. Coś słyszę. Może to jakiś wróg. A jak ktoś mi coś zrobi, muszę się schować. Czyżby ktoś tu był? Ha! Coś tu jest za czysto. Ktoś mi poprzestawiał kurze. Nie gra mi tutaj coś. Kto tu jest? Halo? Czy ktoś tu jest?
Ojeny zaraz mnie zobaczy. A jak on jest groźny, jak ma zabójczy jad, co ja teraz zrobię? O, to był głupi pomysł. Trzeba było siedzieć w domu i się nie ruszać. Czy ja zawsze muszę mieć takie głupie pomysły? Ktoś leżał na moim łóżku. Niech ja go znajdę. Coś czuję. Ktoś tutaj jest. Ha, mam cię! Co ty tutaj robisz? Hej, chłopcze, nie wchodzi się do cudzego domu bez pytania. Co ty tutaj robisz? Cześć, pajączku. Dobry pajączek, dobry. Nie denerwuj się. Przepraszam, tutaj nie chciałem cię urazić. Nie wiedziałem, że tutaj ktoś mieszka. Dobra, dobra. Wszyscy mówią, że nie wiedzieli, że tutaj mieszkam i włażam jak do siebie. Zawsze to samo. Gdzie ja muszę żyć? O, przepraszam, jeszcze raz przepraszam. A powiedz, co ty tutaj robisz? W ogóle przecież na naszej planecie nie ma zwierząt. Tam jak nie ma zwierząt, jakieś bujdy gadasz? Pewnie, że są. Jest to na zwierząt, tylko są pochowane. Wiesz, nie chcą się ujawniać, bo potem przylatują tu ludzie na planetę i trzymają je w klatkach, w domach. Ha, lepiej się żyje na wolności, to po co się ujawniać? Aha, rozumiem, to wy się chowacie przed ludźmi. No pewnie, wiesz, na planecie Ziemia to już się nie mieszczą, już się tam im znudziło, to teraz tutaj przylatują i się osiedlają i szukają sensacji. A my byśmy chcieli sobie tak pożyć w spokoju, jak normalne zwierzęta. Sam rozumiesz. O jeny, rozumiem. Czyli wy walczycie o wolność. Ha, jakie to wspaniałe. Wiesz co, nie wydam cię, nie powiem nikomu, ale powiedz mi tylko, czy... są tu jakieś pieski albo kotki, bo ja bym chciał mieć przyjaciela. Nie będę go trzymał w domu. Chciałbym się tylko zaprzyjaźnić. Ha, tego to ja nie wiem. Na gatunkach zwierząt to akurat się nie znam. Wiesz, jest Geniek, Heniu, Ziutek. No, trochę ich się tam nazbiera, ale spoko, to ja cię wtedy z nimi zapoznam, to sobie pogadacie. W sumie, to wiesz, ze mną też się możesz zaprzyjaźnić. Całkiem sympatyczny jesteś. Wiesz co, nie chciałbym cię urazić, ale jesteś trochę za mało futerkowy. Ale to w takim razie chodźmy, pokaż mi twoich znajomych. No wiesz, ogólnie nie ma sprawy, ale mama ci pozwoliła rozmawiać z nieznajomymi? No wiesz, tak nie bardzo, ale to i tak nie ma znaczenia, bo chyba się zgubiłem i nie wiem jak trafić do domu. Chłopcze, ja tą planetę znam na wylot, mam ją w małym włosku na trzeciej łapie. Bez problemu cię zaprowadzę do domu. Chodź, chodź, dobra malutki, chodź. Nie możesz za długo przebywać za domem. A wpadniesz jutro, zrobię imprezkę, to sobie posiedzimy, pogadamy, no i poznasz naszą kosmiczną brać zwierzęcą. Wow, ale jesteś fajny i sympatyczny. No dobra, wiesz co, to wróćmy do domu, bo już się chyba stęskniłem za moją rodzinką.